Witam w pogotowiu rodzinnym, Teresa Grabska. Zbliża się nowy rok szkolny i już w prasie możemy przeczytać, jak się przygotować. Czy to o zakupy papiernicze, czy to o ćwiczenie pobudki, czy nawet wzmocnienie odporności na jesień. Ale pamiętając poprzedni rok szkolny, który był wyzwaniem, wielu rodziców z niepokojem oczekuje na 1 września. Dlatego zaprosiłam dziś mamy, dzieci uczących się w podstawówce, w szkole średniej i mamy studenta, żeby podpytać, porozmawiać, jak one się kiedyś przygotowywały, jak robią to teraz i może uzyskać jakieś porady, zwłaszcza dla rodzin, które dopiero zaczynają przygodę z edukacją ich dzieci. Na łączach jest z nami Alicja Wasiluk. Dzień dobry. Amelia Machała. Dzień dobry. Ze mną w studio Anna Kopeć. Dzień dobry. Witam Was. Wasze dzieci to już nie są pierwszoklasiści. Ale czy pamiętacie, kiedy nimi byli, kiedy ten 1 wrzesień nadchodził, pierwsza klasa, co wtedy robiłyście, jak się czułyście, czy jakoś przygotowywałyście swoje dzieci? Może Alicja? Ja jestem takim nietypowym przypadkiem, bo jesteśmy w edukacji domowej niedługo i moje dziecko zaczynało pierwszą klasę w momencie, kiedy już chodziło do przedszkola 3 lata z dość zintegrowaną grupą i z tą grupą poszło do pierwszej klasy. Pani w wzorówce już przygotowała dzieci do tego trybu szkolnego. Ja w zasadzie, no poza tym, że razem z rodzicami staraliśmy się, żeby przypisano naszej klasie takiego sprawdzonego nauczyciela, też zasięgaliśmy języka, jak to wygląda, to w zasadzie no, nie musieliśmy dzieci przygotować, one były już tak bardzo pozytywnie nastawione właśnie w zerówce i z chęcią szły do szkoły. W zasadzie no, tutaj jakby nie musiałam specjalnie się przygotowywać, no ale takie też pozostawienie wszystkiego w rękach innych no, okazało się trochę brzemienne w skutkach. U nas przejście z pierwszej klasy, znaczy z przedszkola do pierwszej klasy to następowało tak w miarę płynnie i myślę, że też nie robiliśmy z tego jakiegoś takiego dużego zamieszania. Na pewno dzieci dostawały nowe podręczniki, robiliśmy taką dużą wyprawkę takich różnych materiałów plastycznych, bo to jeszcze ciągle jest wtedy na topie. Ale tak myślę, że jakoś nie odbiegała pierwsza klasa znacznie od tego, co było wcześniej w przedszkolu. Tak mi się wydaje, bo nawet często robiłyśmy te same ćwiczenia, czy powiedzmy, nie wiem, materiał, który tam w przedszkolu miały opanować w zerówce, no to też opanowywały później, jak czegoś tam nie zrobiły. Także to było takie w miarę płynne przejście i nie było na pewno niczego takiego, że tutaj hura, nie wiem, jakieś ekscytacja, bo idziesz do pierwszej klasy. Twoje dzieci są najstarsze, Aniu, pamiętasz? Jeszcze pamiętam. No właśnie, nasz pierwszy, bo to zacznę od pierwszego, naszego 1 września pierwszej klasy. To był dosyć nietypowy i zwariowany. Bo wtedy właśnie prasa zaczęła dowiadywać się, co to jest edukacja domowa. Temat po prostu wybuchł w mediach, wszystkie gazety do nas pisały, także my spędziliśmy pierwsze dni na różnych wywiadach, w gazetach, telewizjach, tak. I to było rzeczywiście coś nietypowego. Także nie zaczęliśmy absolutnie od nauki, tylko od mówienia o niej. Ale później z czasem, niestety, cały rok to tak chyba trwało, to całe zamieszanie z edukacją domową. No oczywiście my chętnie poświęciliśmy swój czas, właśnie swoją w pewnym sensie prywatność, żeby właśnie spopularyzować tą formę nauczania, więc
wiedzieliśmy, co robimy i też mieliśmy misję, można powiedzieć, żeby innym o tym powiedzieć, że jest taka możliwość i z czym się to wiąże. Więc mówię, to Kornela, pierwsza klasa właśnie głównie upłynęła na tym, że udzielaliśmy wywiadów, przyjeżdżała telewizja, czy tam fotografowie przychodzili i filmowali nas, jak się uczymy. Ławna od dziecka. Tak, także mieliśmy w światłach Jupiterów, można powiedzieć, pierwsze lata. Już z dziewczynkami było spokojniej, chociaż niestety to tak było, że no, znaczy nie wiem, czy niestety, ale rzeczywiście tak było i później, że kiedy w późniejszych latach 1 września znowu sobie wszyscy przypominali, no bo jest to jakaś nietypowa sytuacja właśnie, że nie wszystkie dzieci idą do szkoły, więc znowu zaczynało się tam to radio, to jakaś znowu gazeta sobie o nas przypomniała, więc no mówię, to było przez kilka lat trwało takie. Jest co wspominać. Tak. Jak to wspominamy? No mówię, na pewno to był czas intensywny. Niektóre rzeczy były fajne, znaczy niektóre nie podobały mi się, ponieważ właśnie tyle wywiadów udzielaliśmy, przygotowywaliśmy się do tego, więc to na pewno trochę było pracochłonne, ale właśnie, tak jak mówiłam, mieliśmy misję, ale niestety media często powielały ten jakiś tam pierwszy artykuł, który się ukazał na ten temat i w zasadzie powielał to, co już raz zostało powiedziane i nawet jak chciałam coś uzupełnić albo zmienić, to już nie było szans, więc trzeba się przygotować, że jeżeli media się nami zainteresują, to pierwszy wywiad jest najważniejszy. Dziś już jesteście wszystkie edukatorkami domowymi. Ja przeglądając strony poświęcone edukacji domowej, zauważyłam takie trzy powtarzające się najczęściej powody, dla których rodziny wybierają edukację domową. Mówią o trosce o rozwój dziecka. Wtedy rodzice uważają, że dziecko mają bardzo zdolne, a szkoła nie podoła, nie pozwoli mu rozwinąć skrzydeł. I też z drugiej strony, kiedy mają dziecko z dodatkowymi potrzebami, martwią się, że szkoła mu nie pomoże. Później jest taka troska o zdrowie dziecka. I tutaj może Państwa zaskoczę. Rodzice mówią, że dziecko było prześladowane, krzywdzone w szkole przez kolegów i szkoła nie zrobiła z tym nic. I trzeci taki powód, który podają rodzice, to troska o wychowywanie dziecka w wartościach ważnych dla rodziców, gdzie rodzice są przeświadczeni, że szkoła tego nie zapewni. No i nowy powód, czwarty, koronawirus. Każda rodzina jest inna, ma trochę inną historię. Zaczniemy od ciebie, Aniu, bo ty tutaj przetarłaś szlaki. Dlaczego ty wybrałaś edukację domową? No, zdecydowaliśmy się, myślę, że trochę z także tych powodów, o których wspominałaś, mianowicie w trosce o nasze dziecko, ale bardziej tu chodziło nam o wpływ szkoły. Myśleliśmy o tym, że wychowujemy nasze dzieci w pewnych wartościach, w pewnym światopoglądzie i wiedzieliśmy, że no bo właśnie mieliśmy przecież znajomych, którzy właśnie podobnie jak my mieli takie biblijne wartości w życiu, się nimi kierowali i ich dzieci chodziły do szkoły i wiedzieliśmy, że to się wiąże z prześladowaniem niestety w szkole. Więc to na pewno był duży powód, dla jakiego się zdecydowaliśmy, że chcieliśmy, żeby po prostu, kiedy nasze dzieci jeszcze, uważaliśmy, nie są na to gotowe, nie musiały jakby stawiać czoła takim właśnie wyzwaniom typu właśnie prześladowania. Więc tutaj rzeczywiście, no to by się zgadzało nawet z tym z jednych punktów, tutaj wprawdzie zdrowotne, że dzieci były prześladowane w jakiś sposób fizycznie, no możliwe, że nasze dzieci też by się znalazły w takiej grupie. Dlatego też się zdecydowaliśmy, ale nie ukrywam, że też chcieliśmy po prostu, żeby nasze dzieci trochę inaczej podchodziły właśnie do nauki. Ja wiedziałam, że w szkole jest to takie tendencja do takiego poszatkowania wiedzy i takiej wysokiej specjalizacji już na początku, że od razu tam siedzieli na te przedmioty i tak dalej. Bardziej chodziło nam o to, żeby nasze dzieci poznawały świat tak całościowo,
I żeby właśnie to się łączyło z tym, w co wierzymy, bo wiem, że właśnie na przykład wiele rzeczy z Biblią staraliśmy się im pokazać te powiązania, jakie są w Biblii, czy właśnie w historii ludzkości, czy nawet właśnie w każdym przedmiocie w zasadzie, w biologii, czy w różnych dziedzinach. No po prostu Biblia jest księgą na temat całego człowieka i świata, więc to nam na pewno przyświecało przede wszystkim, ale też myślę, że chcieliśmy tak skupić się na tym, żeby wychować nasze dzieci, żeby były takie odpowiedzialne za swoje czyny, właśnie żeby znały, wiedziały, że ich czyny mają konsekwencje. I też myślę, że w szkole to zawsze jest, można powiedzieć, to jest trudniejsze, ponieważ właśnie są inne problemy, że szkoła to jest jakieś specyficzne środowisko, że dzieci mają właśnie często problem z tym, że tam ktoś ich nie akceptuje albo właśnie tak, muszą się przypodobać komuś, żeby na przykład, nie wiem, zdobyć dobry stopień czy coś takiego. I właśnie mówię, to tak bardziej chcieliśmy, żebyśmy to my mieli główny wpływ, można powiedzieć, tak na to, jak nasze dzieci myślą o świecie i jak do niego podchodzą. Myślę, że mogę to powiedzieć też w imieniu mojego męża, ponieważ też głównie skupiliśmy się na tym, by właśnie mieć wpływ na wychowanie dzieci. A żeby mieć ten wpływ, to oczywiste jest, że potrzeba czasu i potrzeba właśnie takiego kontaktu praktycznie 24 na dobę. Wiedzieliśmy po, powiedzmy, dzieciach znajomych, że bardzo szybko, kiedy dzieci właśnie wychodzą spod opieki rodziców, znajdują sobie inne autorytety, a my chcieliśmy być dla naszych dzieci autorytetami. Wiemy, że mamy do przekazania naprawdę dobre wartości i chcemy, żeby nasze dzieci je też powielały, więc to też ten punkt trzeci, prawda, który tam przywołałaś, czy to wychowanie w takich wartościach, w światopoglądzie, który my uważamy, że jest właśnie słuszny. Myślę też, że jakby też nie chcieliśmy dzieciom odbierać dzieciństwa, bo w szkole często dzieci też mają coś takiego, że one szybko stają się takie dorosłe. Szczególnie właśnie nastolatki. A myślę, że tutaj, kiedy dzieci są właśnie wychowywane w edukacji domowej, to ten taki etap takiego właśnie odcięcia się od rodziny i takiego życia już sobie swoim własnym życiem w grupie nastolatek, innych nastolatków, no, następuje dość szybko. My tego jeszcze nie doświadczamy i właśnie tak tworzymy taką rodzinę i myślę, że to jest właśnie też taki klucz, taka wartość, że po prostu tworzymy rodzinę, że te dzieci nam nie uciekają, nie mają jakichś takich zapędów, żeby właśnie jakieś inne środowisko było dla nich ważniejsze niż rodzina i kościół. A jeżeli chodzi właśnie o edukację, to troszeczkę właśnie to, co Ania mówiła, też wiedzieliśmy, że w szkole nie do końca może będzie ta edukacja taka, która by, powiedzmy, spełniała nasze oczekiwania i chcieliśmy też pomóc dzieciom tak jakby odkryć, co lubią. I myślę, że o wiele łatwiej jest, kiedy właśnie mamy pod opieką dzieci, tu ja akurat mam trójkę, o wiele łatwiej jest tak odkryć, co te dzieci lubią i w czym naprawdę są dobre, a w szkole to rzeczywiście jest takie ukierunkowanie, jest jakieś takie, też się może tego obawialiśmy, że powiedzmy ktoś, jakiś nauczyciel tylko dlatego, że powiedzmy będzie, źle podejdzie do jakiegoś danego przedmiotu, to zniechęci dziecko, a się okaże, że ono na przykład może mieć w tym potencjał. Także może to. Myślę, że takich jakichś różnych przyczyn, takich jeszcze innych też troszeczkę by się znalazło, ale na razie wystarczy. Dziękuję. Alicja, co dodasz? Ja dodam, że dla mnie też pozytywny owoc, jaki obserwowałam urodzin w kościele, właśnie to, o czym mówiła Amelia, to taka integracja rodziny, autorytet rodziców, a nie
kogoś spoza rodziny. To, o czym mówiła Ania, to jakby mogłam już zaobserwować na przykładzie ich dzieci i to mnie przekonywało. Natomiast taką ostateczną decyzję podjęliśmy w momencie, kiedy pojawiła się pandemia. Tutaj okazuje się, że nie byłam jedyna, bo wyobraźcie sobie, że w szkole, gdzie na początku stycznia rozmawiałam już z dyrekcją o przeniesieniu dziecka w tryb edukacji domowej, było tam 200 uczniów. Teraz jestem po zebraniu już rodziców. W tym momencie jest 500 uczniów, którzy się uczą w trybie edukacji domowej. I podejrzewam, że jest to podobny powód. Dzieci nie za wiele wyciągają z tych lekcji online. U nas to wyglądało w ten sposób, że do 14-15 córka miała zajęcia komputerowo. Później praktycznie całe popołudnie do wieczora spędzałyśmy na tym, żeby ten materiał po prostu wspólnie omówić, wspólnie się uczyć, bo te oceny, które otrzymywała, nie pokrywały się z faktycznym stanem. To też dużo tutaj zależało od tego, czy nauczyciel jest oczywiście łagodniejszy, surowszy, czy lepiej się orientuje w obsłudze technicznej tych lekcji zdalnych, czy gorzej. I wiecie, no nie chciałam, żeby poziom edukacji mojego dziecka zależał od takich czynników. No i podejrzewam, że te 300 dodatkowych rodzin to właśnie też tym się kierowało. Wiemy, że edukacja domowa największą popularnością cieszy się w krajach anglosaskich. Ty odwiedziłaś i Anglię na dłużej, i Stany. Właśnie Stany tu przodują. I ja rozmawiałam z mamą trójki dzieci edukowanych domowo i ona naświetliła mi dwa obecnie główne powody, dla których amerykańscy rodzice decydują się na edukację domową. I tutaj naprawdę będzie zaskoczenie. Powiedziała mi tak, że szkoła publiczna powoduje zaległości u dzieci. Kiepsko uczy. A ponadto szkoła publiczna makabrycznie, przedwcześnie seksualizuje dzieci. Dlatego rodzice amerykańscy zabierają dzieci ze szkół publicznych. Ja, jako mama sześciolatki, ja zwróciłam uwagę na wypowiedzi pani profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej z Warszawy, która mówiła o zagubionych zdolnościach matematycznych. Tak. Pani profesor badała dzieci w przedszkolu, polskie dzieci, i znajdowała u tych dzieci wspaniałe zdolności matematyczne, poczucie sensu, znajdowanie błędów, o bardzo mądre matematycznie dzieci. Te same dzieci, kiedy spotkała za 2-3 lata w podstawówce, tych zdolności już nie było. Bez wkładania do jednego wora szkoła je wyprostowała. Także ja zwracałam na to uwagę. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że rzeczywiście edukacja domowa w Polsce budzi wciąż dużo emocji. Niektórzy zastanawiają się, czy ona jest legalna. Słuchałam wywiadu z panią Gosią z Elbląga, która dawno temu, około 14 lat temu, zaczęła uczyć dzieci w domu i mówiła, że brakowało jej wsparcia, ponieważ było mało tych rodzin. Teraz już to się zmienia. Ale to, czego jej nie brakowało, to komentarze i krytyki. Tak. Wszędzie, gdzie się pojawiła, zawsze ktoś nie stresował się, żeby powiedzieć jej, że na pewno krzywdzi dzieci. Chciałabym zadać wam kilka pytań, które spisałam sobie z komentarzy pod wywiadem tej pani. Bo być może dla państwa, którzy nas oglądacie, którzy może rozważacie teraz edukację domową, może one okażą się pomocne. Amelka, Alicja, wy uczycie domowo w podstawówce. Może powiecie tak na prędce, jak wygląda wasz dzień, jak wygląda wasz tydzień? Podstawówka jest prosta. Myślę, że tutaj spokojnie można każdego rodzica zachęcić do tego, by wziął na siebie tą odpowiedzialność kształcenia dziecka w podstawówce, ponieważ materiał jest do ogarnięcia. Jeżeli z czegoś sobie tam rodzic nie może poradzić, tam powiedzmy w 7., 8. klasie, to wtedy można się poratować jakimiś korepetycjami, ale to nawet dzieci, które chodzą do szkoły, też biorą korepetycje, więc to nie jest jakby niczym niezwykłym. U nas dzień, powiedzmy, w klasach tych młodszych, to mniej więcej wygląda tak, że takiego uczenia, ja teraz Kubem będę miała w 3. klasie, to takiego uczenia stricte, że siedzenia z podręcznikiem, zeszytem, to jest mało.
tak naprawdę ciągle to jest jeszcze taka nauka jakby i mówienie o tym, co nas otacza, tłumaczenie różnych zasad, jakieś tam wspólne prace w kuchni, gdzie przy okazji robimy sobie, nie wiem, na naukę matematyki, ile to jest gramów, a ile kilogramów i tak dalej, to wiadomo. Myślę, że później, kiedy właśnie jest już siódma, ósma klasa, to rzeczywiście już dużo wymaga się też od dziecka samodzielnie, bo o ile wcześniej to trzeba siedzieć z dzieckiem i mu rzeczywiście tłumaczyć, to przynajmniej ja tak jakoś obserwuję po moich dziewczynach, że siódma, ósma klasa to one już gro materiału biorą na siebie, i też samodzielnie sobie opracowują różne tematy. Także ja tylko powiedzmy już trochę sprawdzam, a niektórych przedmiotów nawet nie sprawdzam, bo już sobie spokojnie poradzą. Także... Czy rodzic musi być nauczycielem? Nie wiem. Czy rodzic musi być nauczycielem z wykształcenia? Myślę, że nie, akurat tak się złożyło, że ja nie jestem nauczycielem, ale myślę, że teraz zwłaszcza mamy taką sytuację, że dzięki pandemii mnóstwo nauczycieli zaczęło tworzyć vlogi i możemy znaleźć na kanale takiego nauczyciela lekcje praktycznie dla każdego poziomu. One są kompatybilne z obowiązującymi podręcznikami, więc można się w ten sposób wspomóc. Ja jeszcze tutaj dodam do poprzedniego pytania, że akurat ja mam taką specyficzną sytuację, że przeszłam dopiero od drugiego semestru w edukację domową z córką i ta pierwsza część tak naprawdę no, kawał czasu musiałyśmy poświęcić na to, żeby wyplenić takie złe nawyki, które ona wyniosła ze szkoły, żeby ona przeszła w taki tryb takiej odpowiedzialności za to, żeby chcieć się uczyć, żeby to jej bardziej zależało niż mi. Także tutaj no, ten taki schemat działania był w naszym wypadku nietypowy, ale podejrzewam, że w wypadku wszystkich rodzin, które przechodzą ze szkoły do edukacji domowej, właśnie będzie typowy. Trzeba się przygotować na to, że no, najpierw trzeba będzie wyplenić te takie nabyte wzorce rywalizacji albo oszukiwania po prostu. A powiedz, Alicja, ty przeszłaś w trakcie roku szkolnego. Czy to jest długo? Czy długo zajmuje rodzicom przenieść dziecko ze szkoły na naukę domową? Nie wiem, jak to będzie w tym roku. Ja kontynuuję już w tym momencie edukację, ale z tego, co wiem, nie jest nadal wymagana opinia z poradni, więc to jest kwestia no, po prostu zapisu dziecka do szkoły. A powiedzcie, takie pytania też były, czy edukacja domowa jest droga? Czy droższa niż szkoła publiczna? No, to jest dobre pytanie. No, ale będzie trudno na nie odpowiedzieć, dlatego że myślę, że no, co bierzemy pod uwagę? Bo jeżeli na przykład, nie wiem, dowozimy dziecko musi mieć tam jakieś stroje specjalne, jakieś, nie wiem, komitety się opłaca. No nie wiem już, jakie są koszty, bo moje dzieci nie chodziły do szkoły, już nie pamiętam. Z moich czasów ewentualnie pamiętam coś. Ale no to wtedy na pewno to odpada, prawda? Nie ma tych dojazdów. Na pewno też czas, jeżeli wliczymy w to czas, to też myślę, że tu edukacja domowa wypada lepiej, ponieważ nie tracimy czasu właśnie na te dojazdy i korki, stanie w korkach, bo zazwyczaj właśnie korek tworzy się wtedy, kiedy wszyscy wracają ze szkoły, rodzice z dziećmi wracają ze szkoły. Więc tutaj myślę, że to też jest właśnie na plus. Ale na pewno, tu już Amelka trochę wspominała, że zależy na którym etapie, ale można tam właśnie wysyłać dzieci na jakieś zajęcia, na języki. Zazwyczaj te dzieci mają właśnie więcej czasu też, żeby na przykład jakieś zainteresowania swoje też mogą w trakcie roku szkolnego tutaj rozwijać, więc to też można wliczać wtedy jakieś zajęcia dodatkowe, no to wtedy to jest koszt, wiadomo. Na pewno też, mówię, to zależy trochę od stylu nauczania, ale ja na przykład to unikałam podręczników jak mogłam, więc to też wydawałam dużo pieniędzy na książki, na takie właśnie pomoce, które no, uważałam, że są lepsze, lepiej właśnie zrobione. Papier i drukarka. Tak.
No właśnie, papier i drukarka, także to na pewno właśnie materiały biurowe, koszt wzrasta bardzo. Więc mówię, zależy co wziąć pod uwagę. Ale i tak myślę, że... No, także ja bym się tu nie kierowała, że na przykład jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, to edukacja domowa jest dobrym rozwiązaniem, raczej właśnie jesteś myślę, że nie. Jesteś przy głosie. Aniu, powiedz, jak wygląda edukacja domowa w liceum? No, w liceum to już jest w pewnym sensie łatwiej, chociaż łatwiej? Czasami tęsknię za... Kiedy dzieci były małe i uczyliśmy się czytać albo pisać, to takie proste rzeczy. No na pewno jest łatwiej pod tym względem, że troszeczkę schodzi odpowiedzialność właśnie z rodzica. Chociaż, no mówię, to od początku ta odpowiedzialność jednak spoczywa też na dziecku, ponieważ egzaminy dziecko musi samo napisać i zazwyczaj to jest tak, że z całego roku musi znać te wiadomości, więc mówię tutaj, jeżeli ktoś się martwi o to, że nasze dzieci są takie bezstresowo wychowywane w edukacji domowej, no to właśnie tutaj można powiedzieć, że absolutnie nie, ponieważ właśnie zdają co roku egzaminy same i ustnie, i pisemnie, i muszą tutaj ten stres przeżyć od pierwszych lat i co roku to samo. Więc, ale mówię, troszeczkę na pewno właśnie ta odpowiedzialność schodzi. To tak jak Amelka mówiła, że już nawet w późniejszych latach szkoły podstawowej tak jest, że to już dziecko uczy się samo w zasadzie, prawda? Że my daliśmy mu pewne narzędzia właśnie do nauki, no i ono musi się uczyć samo. Na pewno jest problemem... Są problemem jakieś tam przedmioty, z których rodzic na przykład jest słaby. Nie wiem, zazwyczaj to są jakieś przedmioty typu fizyka albo chemia, bo rzeczywiście to się tak trudno sobie przypomnieć. No mówię, zależy jakie to, kto tam miał wiadomości w szkole. Więc tutaj jest wyzwaniem, żeby znaleźć dobrego nauczyciela, bo to też jest czasem problem, żeby znaleźć kogoś dobrego. Ale no tu można też skorzystać z rodziny szeroko pojętej. No my na przykład, ja to bardzo dobrze wspominam, no jestem wdzięczna wszystkim z naszego kościoła, którzy właśnie, wielu wujków się angażuje w to, żeby nam pomóc przejść te egzaminy naszym dzieciom. Także jestem, dziękuję bardzo im i jestem wdzięczna za to. Na pewno to, co jest... ważne w liceum, to myślę, że to jest właśnie to pilnowanie i zdawanie sobie też z takich słabych punktów swoich dzieci sprawy. Prawdopodobnie to są też nasze słabe punkty, także, które chcąc nie chcąc przekazaliśmy swoim dzieciom przez przykład czy przez właśnie nawet jakiś tam temperament. Na przykład, nie wiem, ktoś wolno pracuje, czy szybko, takie rzeczy. Więc to jest bardzo ważne i to jest, myślę, że główny właśnie taki, główna odpowiedzialność rodzica w liceum, nie? Żeby właśnie sprawdzać, pilnować i co jeszcze? No dodałabym jeszcze, że warto też co jakiś czas właśnie sobie robić takie podsumowanie właśnie, jakie błędy popełniam właśnie na przykład gdzie, no na przykład najlepiej jest po egzaminach, ale także w trakcie roku, że właśnie z czym, co mamy załóżmy niezrobione, z czym nie zdążymy, czy z czym zdążymy i tutaj myślę, że tutaj rodzic jednak musi pomóc dzieciom, bo pomimo tego, bo właśnie myślę, że włącza się coś takiego często dzieciom, że ta zbytnia samodzielność też im trochę przeszkadza, bo myślą, że na pewno dadzą radę i są optymistycznie ogólnie nastawione i wszystko będzie dobrze. No i tu właśnie rodzic musi trochę sprowadzać czasami na ziemię i też myślę, że mogą czasami wpadać w takie fałszywe poczucie, że umieją coś i tutaj też no, zależy, należy do nas, zadanie jest dla nas, żeby sprawdzać wiadomości i właśnie i weryfikować to samo zadowolenie naszych dzieci. Także. Czy uczniowie z edukacji domowej mogą otrzymywać stypendia, brać udział w olimpiadach? Tak, tak. To jest wszystko w szkole jest możliwe. Szkoła
zazwyczaj powiadamia, no ale to właśnie nawet na stronach szkoły często są umieszczane. Także jak najbardziej dzieci mogą brać we wszystkich takich jakichś tam kangurach i olimpiadach udział. A lekcje WF-u? Lekcje WF-u, no to właśnie to już pozostają w gestii rodziców, nie? Zazwyczaj to są tak, no my jak nasze dzieci były małe, to zapisywaliśmy je na różne takie kółka sportowe, ponieważ to też w szkołach często są prowadzone w takich, w okolicy, no bo my mieliśmy taką sytuację, że nasze dzieci były zapisane w ogóle nie w Lublinie, więc chodziliśmy na zajęcia sportowe w lubelskich szkołach. I to jest, myślę, że do załatwienia przez rodziców i do przemyślenia. W pandemii myślę, że jest ogólnie trudniej, ponieważ w ogóle wszystko jest pozamykane, baseny i tak dalej, więc to jest na pewno przeszkoda, ale mówię, zawsze jakiś basen czy jakaś sekcja sportowa w innych szkołach można zapisać dzieci. Czy edukacja domowa jest dla wszystkich? To jest, ja myślę, że odpowiedziałabym tak na dwa sposoby, że jeśli chodzi o umiejętność nauczenia dzieci, nie wiem, nawet właśnie w początkowych latach tam pisania, czytania, czy tam właśnie z zakresu podstawówki, myślę, że dla każdego, ale myślę z drugiej strony, że nie dla każdego, ponieważ rzeczywiście to jest coś, czemu się trzeba poświęcić. To nie da się tego zrobić tak przy okazji. Znaczy można, ale to pewnie wtedy efekt nie będzie zadowalający w żadnym względzie. I myślę, że z tego względu, że to jest po prostu dla ludzi, którzy wiedzą, bo edukacja domowa, ja bym powiedziała, że to jest taki trochę styl życia. To nie jest takie, że to jest tylko sama edukacja właśnie, no tak jak czytałaś nawet te punkty, dlaczego rodzice się decydują, no to właśnie tak, to zazwyczaj chodzi o to, żeby jakieś wartości, czy właśnie te zdolności tam w dziecku budować. Więc myślę, że tutaj jest tak, że rzeczywiście na pewno jeden z rodziców musi się temu poświęcić i na przykład zrezygnować z pracy, więc to już jest przeszkoda. Koszt. Tak, dla niektórych ludzi. Właśnie to dodajmy to do kosztów, że zazwyczaj to jest tak, że oczywiście myślę, że kiedy dzieci są starsze, to już odpada ten problem, ponieważ mówię, one się same uczą już wtedy głównie. Niemniej jednak myślę, że taki nadzór i to też trzeba w to wejść trochę tego, no, kiedy pracujemy, na pewno jest nam trudniej dopilnować pewnych rzeczy też, no bo przecież nawet w szkołach dzieci, trudno nam dopilnować dzieci nasze w szkołach, więc w edukacji domowej no tym bardziej. Chciałam was jeszcze zapytać może z innej beczki. Jak myślicie, jak waszym zdaniem będzie wyglądała nauka w szkole od września czy studia od października, mając w pamięci, że wirus się nie skończył, czwarta fala jest prognozowana na listopad, a nauczyciele masowo odchodzą z zawodu. Jak myślicie? Ja tak obserwuję, jak szkoła, w której moje dziecko uczy się domowo, zmieniła swoje narzędzia, jak się przygotowała do tego, że być może znowu trzeba będzie przejść w tryb online. I podejrzewam, że no, słusznie się przygotowała, że niestety będzie powtórka z ubiegłego roku szkolnego. No ja myślę podobnie, że niestety, że nie wiadomo, czy dzieci wrócą we wrześniu, a jeżeli wrócą, to, nie, na chwili, to tylko na chwilę być może, ponieważ właśnie tak było dokładnie w tamtym roku, że wszyscy mówili, że no to dzieci nie chorują, nie ma problemu i po wrześniu właśnie w zasadzie wszystko poszybowało, więc myślę, że w tym roku może być podobnie. Obecny minister też mówi, że na pewno nie szkoły będą źródłem zakażeń. Tak. Na pewno nie szkoły. Ja się tutaj też przychylam do tego, co mówią dziewczyny, bo wydaje mi się, że rzeczywiście możemy się spotkać z taką sytuacją, że po kilku tygodniach znowu szkoła stacjonarna będzie po prostu szkołą online. Czyli, także
Czyli inwestujemy w zobaczymy. Dobry sprzęt. Jesteśmy gotowi. Tak, my jesteśmy gotowi, że w każdej chwili też możemy, powiedzmy, z Adą wrócić do edukacji domowej. No, różne scenariusze bierzemy pod uwagę. Dziękuję Wam dzisiaj za to spotkanie. Dziękuję Aniu, Amelio i Alicjo. Dla Państwa jeszcze wypisałam sobie bardzo ciekawy wywiad przeprowadzony przez Agnieszkę Rzepkę-Bastę z panią Bolesławą Habdank-Wojewódzką. To jest córka państwa Bobów, którzy byli jedyną rodziną w PRL edukującą domowo. Polecam ten wywiad. Dziękuję. Do zobaczenia.